Siemano, siemano. Z tej strony Dziadek Marek. Witam was na mapie Szpakowo. Ścieczkarnia to jest poruszni tam mam. Może będzie widać tutaj. Czekajcie, ja zobaczę. O, tam widać od dali. Tutaj. Ale nie wiem, dlaczego oni tam stoją. Bo ja chyba ścieczkarni nie puściłem, wiecie? Albo cosplay zwariował. Ale nie ma kursu? No ma kurs. Ja dookoła pola, nie? A, bo ja nie mam tego. A, dobra, dobra. O, panie, to ja muszę jechać na gostwę. Poczekaj tu, o, Stefan. Ja nie mam tego płynu do kiszonek, a wy nic nie mówicie. Tu pojadę przez pole, tu były chwasty. No teraz to ja widzę, o co chodzi, bo ja wiem, co jest, kurde, a tu już nie mam tego. Uzdatniacza. Wiecie wy co? A to nam w ogóle tu nie jest potrzebne w tej ścieczkarni. No i oni, one wożą do tego pierwszego silosu tutaj, nie? Patrzcie, jak tu mam rozjeżdżone, ja mam, nie? Kurde, tą rurę, Dziarek, schowaj. No właśnie, bo się pozabijam. No gdzie, gdzie ja te, miałem te kiszonki? Tu gdzieś one były. Dobra, dobra. Tu na paletach one stały, pamiętam. O, stoi tam coś. Dobra, stój. Ry. No, właśnie, tego mi brakowało. Dodatek do kiszonek, wiecie. Najlepszy plon. Okej. Cofamy. Dobra, dobra. I tu mam dobrze, że mam CPN, bo te małe ciągniki, one się co drugi, co nie, co drugi, no przesadziłem, ale co trzeci, co czwarty przejazd, one się tu tankowały, nie? I to wiecie, to od cholery czasu potrzeba jest, nie? A ten tam za mną na pole wjechał, bo chłop nie wie, o co chodzi. No kurde, ja mam nadzieję, że teraz pojedziesz. Siernisko mi się podoba tutaj. Po kukurydzy. Fajne jest. Dużo nie zostało, ale to i tak potrwa, bo on, tak jak mówię, te ciągniki wolno jeżdżą, nie? I teraz ty, Stefan, pojedziesz, czy nie? Czy nie wydaje mi się? Teraz pojedzie, widzicie? No. Dobra. Teraz powinien jakiś... O, jedzie już. No, ogarnął się. Oj. O, to jakiś Zygfryd. No. I teraz co będzie działać? I tego jeszcze muszę puścić. Uwalone. Ale cóż, robota musi być, nie? Dobra. Ja go tak włączę. I on, mam nadzieję, że dojarzy, a my biegniemy do tego. Jak już nie będą mogły podjeżdżać, to ja jeszcze muszę właśnie narysować, bo ja nie mam kursu na drugi silos zrobiony jeszcze, wiecie? Bo ja tak na szybkiego robiłem. Tutaj. Ja to potem ładnie ogarnę, nie? Wiecie, nie? To tam jest
I tak ja jestem. Mam duży podziw, że te małe ciapki, one tu wjeżdżają normalnie, nie? Takie z tymi wąskimi kółkami swoimi. No ja tu muszę, wiecie, tak ugnieść trochę, żeby one miały równy wjazd, nie? I wtedy one wjadą, nie? Mimo to, że tak głupio wygląda, ale wjadą. Chodzi o to, że, wiecie, nie chcę na drugi silos przestawiać, żeby do drugiego woziły, bo ten jeszcze nie jest pełen, jeszcze brakuje trochę, nie? Wiecie, żeby do tej górnej granicy tam dać, nie? I odciąłem, pokażę wam, odciąłem tutaj jedną linię, odciąłem od silosa, tutaj odciąłem, bo oni mają wyjazd w tą stronę, nie? Tylko i wyłącznie. Ale nieraz oni wyjadą tutaj i nawrócą tutaj, bo tu jest dwukierunkowa też, nie? Te niebieskie linie to są dwukierunkowe, nie? Ale on tutaj stanął do silosa, a tu silos jest tylko do silosa i on nie chce przejechać tą stronę, nie? On musi tą linię złapać i teraz jak będą wyjeżdżać, mam nadzieję, że załapie to pierwszy punkt, czyli niebieski i pojedzie albo tędy może jechać, albo tędy, nie? No, i teraz ten punkt specjalny go odciąłem, nie? No, i tylko, patrzcie, a tu mam tylko... Tutaj mam właśnie tylko zrobiony wjazd w tą stronę, w jedną stronę, nie? Do silosu mam zrobiony wjazd. O, widzicie? Tylko tu jest wjazd. Tu jadą, bo tu jadą się tankować przy okazji. Tutaj jest ten, paliwko. Tutaj jadą z pola. I tu wjeżdżają i tu wysypują. I tutaj jadą dalej sobie, nie? I tędy przejeżdżają tutaj, tędy, nie? To dlatego tak mają tu rozjeżdżone, nie? A oni mają zaznaczone, że mają jechać na pola i ten trigger tam właśnie ten kalkuluje źle, nie? No, także myślę, że następny wjazd tu jest w tą stronę, ale żeby się nie motał, to zrobię wjazd z tej strony tutaj. I tutaj będzie wyjeżdżał. Tak, tu jest taki wjazd. Tak na trawę, nie chciałbym, żeby na trawę wjechał, bo później może tu tej trawy nie być i będę miał coś zasiane, nie? Także muszę tak wycyklować, żeby maksymalnie, tak jak tutaj jest właśnie pokazane, o, w taki sposób, żeby on nie wjechał mi na pole, nie? Ciągnik, tak na środek tego, nie? Tej miedzy tak dać, nie? Jadą czy nie jadą? Ten tam stoi. Jeszcze nie jadą, bo to jest teraz takie coś, że tak jak mówię, sieczkarnia skończy tutaj jedną stronę, w tą stronę jedzie i potem ona jedzie tam i potem ona z góry robi tak, tam jedzie, nie? I tak ona jeździ tak naokoło, nie? Dobra. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Bo się sam zakręciłem. Dobra, tu nic niepotrzebne. No to myślę, że co? No to już jest... Do wjazdu jest dobrze dla was. Aha, a poziom ubicia ile mam? Mam 315 tysięcy. No i stówę mam, bo ja tu od jakiegoś czasu już nie jeżdżę, bo ja też jeździłem na początku, nie? Jako trzeci. Ale dlatego mam takie autosanki, bo miałem takie fajne przyczepki, zaraz wam pokażę. Tylko wyjadę z tego silosu. W razie W, jak oni przyjadą tu. Oni, jeden przyjedzie, nie? Dobra. I teraz tak, ja wam pokażę w sklepie. Patrzcie. Ja mam fajne z modyfikacji takie BDF-ki. O, te tutaj, nie? Lizarda mam, nie? Bo te BDF-ki też miałem. Są te same, tylko BDF pisze, nie? Ale one. One są czadowe, nie? Ja miałem ustawione na 2000. O, taką miałem, nie? Ale te przyczepy nie współgrają z tą cholerną sieczkarnią. Albo jest wina naczep tutaj, tych przyczep, a nie naczep, sorry, tych przyczep, bo ciągnik podjeżdżał do sieczkarni i się cofał. W ogóle nie było możliwości, żeby sieczkarnia ustawiała rurę do tego, do kiprowania, nie?
No i podejrzewam, że te tu są. One są fajne, jak sam jeździsz, ale w kooperacji z Corsplayem one nie działają, nie? I z autodrive'em, nie? One nie działają, nie? Tam stoi cieczkarnia. A może ona w jakieś drzewo przyrżnęła, bo tam jakieś drzewo... Nie, no stoi. No to co tu się stało? Ty, a... No wiecie, no, tu musicie tego pilnować. No i patrzcie, ten tu zamula. On nie wie, o co chodzi. Tak to jest, widzicie, z Simp. Aha, bo on widzi tutaj tę przeszkodę, nie? A to jest kolizja i on nie może jakoś nawrócić, nie? To ja mu muszę pomóc. No i widzicie, i takie to jest niby, że ustawicie sobie automatycznie, nie? Ale zawsze jakieś krzaczki wychodzą, nie? Ja to muszę w ogóle zlikwidować, to drzewko. No widzicie? I teraz on pojedzie, nie? Bo przez to cholerne drzewo. No jedź, Stefan. Teraz tamten jedzie, bo ja tego wyłączyłem i tamten przyjedzie, ale dobra, to jak tamten jedzie, to ja muszę mu pola usunąć, może ten wyjedzie normalnie. Stój się czkarnio, ty tam, dobra, nie syp mi tu, bo tamten jedzie. Zobaczymy, czy tamten... No. Tak, on tak jedzie, oni jadą po swoich liniach, wiecie, nie? O, już to drzewo przyrżnie. A nie mówiłem? No, ja to drzewo już od razu tu likwiduję, nie? Bo mnie już szlak też nie trafi nagły. Tylko żebym czołnika nie usunął. Czekajcie, gdzie to drzewo jest? Dobra, tu. Jest. No, jedź Mariolka. No co za jasne, cholerne drzewo. Nie wierzę. A wiecie, gdzie ona teraz pojechała? Ona pojechała tam na... Tam, aż tu, tutaj pojechała do tego budynku nawrócić. No bo tu jest... Tu nie ma dwukierunkowej. Tu jest w jedną stronę. Patrzcie. Tu jest w jedną stronę i w drugą. I ona tam jedzie nakręcić, nie? Jakie tu są szopki przy takim czymś, to masakry. No to ty będziesz teraz jechał z powrotem. Jak tam to pojechała, to zanim ona przyjedzie, to ty już będziesz pewny. Ja pindole. Tu są jajca. No ale to jest... jak ktoś myśli, że to jest tak łatwo poustawiać wszystko, no to nie wydaje mnie się, nie? Ale cóż, mamy to ogarnięte. Tamta sobie jechała nawrócić. Popatrzymy, jak to tu funkcjonuje. No ładnie. Wiecie, jak to wszystko idzie ładnie, jak to ruszy z kopyta, to idzie cały czas, nie? No i patrzcie, jak to jest ściernisko fajne. No piękne. Albo te ścieżki technologiczne. No fajne były, tylko co? Ja je specjalnie raz zrobiłem na próbę, ale jak ja mówię, jak ja gram na rolnictwie precyzyjnym, to praktycznie ja tu nawożę pola raz. No one mi są w ogóle niepotrzebne, te ścieżki technologiczne, nie? I ta modyfikacja prosit, nie? Ale sobie stwierdziłem, że sobie zrobię, nie? No i teraz on, widzicie? Jak to trwa długo. Teraz on tak będzie cofał. Helmut. On tak będzie cofał, żeby mieć większą odległość od ścieżkarni. No i wtedy on nawróci i pojedzie, nie? Się wykiprować dopiero, nie? O. I cofnął. Teraz go wyłączy, ciągnik. Zbada, gdzie tu jest najkrótszy wyjazd. No i ruszył. Od nowa zapalił silnik. I jedzie, nie? No, czyli tak sobie zawrócił tu. No tam niekiedy tam w tamte pole. O, widzę, tam widać, nie? Jest trochę wygniotły, nie? Bo oni tam jeżdżą, nie? Jak pokręceni, nie? No i ten sobie ładnie pyrka.
Do silosu jedzie sam, nie? Ja nie jadę nim, nie? Tylko jakby siedzę z nim, nie? Wam pokazuję z takiego perspektywy, nie? A tam Helenka zawróciła, czy nie? Bo tam jest ogólnie punkt skupu jakiś, nie? Ja tam mam autodrive'a ustawiony w raczej, jakbym tam jakieś produkty sprzedawał. Na Krzyżówce to się chyba nazywa i on tam pojechał właśnie, nie? Nawrócić. I patrzcie, tu też mają wygniotłe, nie? Bo ja mam nawet wygniatanie sąsiadom, nie? Także sorry, winę tu. Ale za dużo nie mają wygniecione, nie? No i oni mają swoje linie i tu jest właśnie wyjazd, wjazd do pola i tu jest taka nawrotka, nie? Ale zrobiłem specjalnie, widzicie, żeby na pole nie wjeżdżał, ale oni i tak, wiecie, tam swoimi sposobami, jak jest coś zablokowane, to widzicie, nawet tu potrafił przejechać wzdłuż, ominąć to drzewo i tu wyjechać, nie? One tam, oni tam jeżdżą po swojemu. Najlepiej to, jak już jeżdżą, to zostawić ich w spokoju, samych. Niech oni sobie sami jeżdżą, a nie ich kontrolować. To chyba, że jakiś monit wyskoczy, nie? To wiecie, w takim przypadku, jak to drzewo tam cholerne stało, nie? Jedno drzewo, akurat w tym miejscu, gdzie oni tam zawracają i robią wszystko, nie? No i właśnie ona tak sobie jedzie tutaj, nie? Żeby nie było, że to ja jadę. No. Tamta przyjedzie, nie? No tam akurat nie jest tyle miejsca. Jest po prostu wjazd w jedną stronę, nie? Że ona tam wjeżdża, jest znacznik, że jest punkt skupu tam i dalej przyjeżdża przez ten znacznik, jeżeli nie ma nic na tym, tam nie może nic wyprowadzić i ten, nie? No i wróci tu do tej ścieżkarni, mam nadzieję, nie? Dobra, a ja tu jestem. No, jedzie tam, widzicie? Patrzcie. O, tu jedzie, widzicie? No, tylko jak mówię, one jeżdżą, te ciągniki jadą 20 na godzinę, to tam... A, to jest dosyć kawałek, nie? No i teraz on, ten tu podjedzie do ścieżkarni? A ta tutaj już jest, zobaczcie, ten mały cwaniak. I teraz ciekawe, czy on wjedzie. No i tak tu robota idzie, nie? A u maskotka, którego do tej pory nie ma? Tam też właśnie odtwarzczałem pola, nie? Niego. No i widzicie? I zobaczcie. I taki mały skurczykonik daje radę, nie? A ja zaraz za nim... Cach? Co to on wykipruje, to ja to rozjeżdżam, nie? Żeby następny miał wjazd. I jak one są rozjeżdżone, czyli tu jest u góry już tak w miarę twardo, to one tu wjadą normalnie, nie? Jak nie ma żadnych, wiecie, jakichś... kolejny tam czegoś, nie? Patrzcie. I teraz ja zobaczymy, czy on pojedzie normalnie, czy on sobie zaznaczy, nie? No i dalej wysypuje tam trochę, ale to nic, nie? I teraz zobaczymy, co on zrobi. Bo on złapał ten kurs. Ten pierwszy, co ja mówiłem, nie? Do silosu. A ciekawe, gdzie on teraz pojedzie. Teraz nigdzie, bo pojedzie gdzieś. O, widzicie? I teraz on ominął ten silos. No i tak to powinno być. Dlatego ja ten punkt potem przywrócę, nie? Ale teraz... Teraz muszę tak ustawione mam właśnie, żeby one wyjeżdżały, bo one... Do tego silosu się tam garnęły, nie? Aha, one to nie... Niepotrzebnie się tam garnęły, bo to oni nie mają nic wspólnego z tym, nie? No i tak ja sobie przyjadę tu dwa razy? Dwa, trzy razy? Patrzcie, i teraz tamten... A skąd ten jedzie? A gdzie on tam jechał? Co tu się wyrabia? Ja tu w ogóle jestem sam w szoku. A ten gdzie jedzie? On się jedzie tankować czy co? Aha! Sorry! On tu przyjechał? Patrzcie, a ten akurat za nim jadę, jadą dwa. Ja wiem, czemu on tu przyjechał nawrócić. No bo stamtąd, jak jedzie stamtąd, gdzie był nawrócić, to z tamtej strony on nie ma wjazdu do pola tego 48. Ja tam muszę zrobić. Chociaż ja nie chciałem zrobić właśnie, żeby oni tam nie jeździli właśnie, bo potem będą tam jeździć i ten, nie? Dlatego tu przyjechał nawrócić. Dobra, tu jest 100% już na pewno. No, tak.
To wystarczy już dwa razy tylko przejechać tak naprawdę i ten, nie? Dobra. No, zobaczymy, kto pierwszy przyjedzie. Także mówię, dużo nie zostało. Taki pasek. Jadą obydwa. To pierwszy, ten lepszy. No i tak fajnie to się robi. Powiem wam, że co drugi dzień już robię. Bo na początku nie mogłem tego ogarnąć. W sensie z tymi przyczepami walczyłem cały czas, nie? Że z czemu ona nie biorą, nie zbierają, nie? Aż potem zajarzyłem, wypożyczyłem sobie zwykłą klasa. Tutaj wam pokażę. Tego klasa, tylko zdjąłem te burty, nie? No i ona od razu ładowała, nie? No i wtedy zajarzyłem, że to są przyczepy, nie? Mają winę, nie? No i zaraz Franek odpali. I będzie elegancko. Wsiądę sobie do niego. No i tak to już robota idzie, nie? Wtedy to już idzie. Jak już idzie, to już idzie, nie? Tylko tak jak mówię, ja już muszę być przy silosie. Muszę ugniatać od razu, bo oni wtedy nie podjadą, nie? No. Na początku trochę było, jak to powiem, tak, bo było dużo objazdów, nie? Bo ona skończyła jedną stronę, ścieżkarnia. Piew robiła ogólnie dwa uwrocia, nie? No i ona potem zaczęła w koło jeździć, nie? Tak, teraz jedzie jeden rząd, cały do tego i ona już nie brała rzędu tego, co idzie w poprzek. Tylko po prostu jechała na drugą stronę i z drugiej strony zaczęła mucić, nie? No i ciągniki takim cudem, takim tym podjeżdżały po kolei, powoli, nie? Raz podjeżdżały, stanęli, podjeżdżały, nie? No a ścieżkarnia też nie jest demonem prędkości, wiecie. Bo tak ona by sobie, wiecie, włączyła wyższy bieg i szybciej by objechała, nie? No i patrzcie, teraz ona cofnie, a tamten stoi. Jeszcze widzicie? Tutaj on stoi. Ale jak ona już nawróci, bo na razie jeszcze jest w obrębie ścieżkarni, ale jak ona już odjedzie, to tamten ruszy, nie? Podejrzewam, nie? No tak powinno być przynajmniej, nie? Ale czy tak będzie, to ja nie wiem. Teraz jeszcze zgasi silnik, jeszcze musi zmierzyć, gdzie ona ma wyjechać. No, zgasiła silnik. Teraz go odpali. No i jedzie, nie? No i tak to jest, nie? No i po cholerę ty cofasz. No. Dobra, zajarzyła. Dobra, ten pojechał. A ten ruszy czy nie? Nie, ruszy, widzicie? Jedzie, nie? To jest takie coś... nie wiem, jak to ustawić, tam co. Bo ja mam chyba ustawione na 100% wszędzie, nie? A mógłbym ustawić, że 85 czy coś i wtedy ten drugi on powinien szybciej podjeżdżać, nie? No bo on nie, on czeka na 100%, a zanim tam ta pani tam wymanewruje, to ja nie, się chyba nie pozabijają tam, nie? Bo nieraz oni stanęli tutaj w środku kukurydzy i cofali. Jedna w jedną stronę, drugi w drugą, jedna w jedną, druga w drugą, aż
w końcu na tyle była odległość, że jeden drugiego wyminął, nie? A ja nic nie grzebałem, nie? Po prostu czekałem i patrzyłem, co oni tam będą, jak długo to będzie trwało, nie? No i to tam trwało niecałe 30 sekund, nie? Ale manewrowali tam, nie? Że to jest, powiem wam, inteligentny już pracownik. Także nie mówcie, że tutaj pracownik w FS22 nie jest inteligentny. Oczywiście tu mówię o autodrive, nie? W tym przypadku, nie? Wiecie, on tam ma swoje heheszki, jak macie duże pole, tak jak ja mam duże pole tutaj. Ono jest długie, to tutaj nie ma żadnych linii, nie? Od tego autodrive'a i oni właśnie dlatego jeździli nieraz w poprzek albo coś, żeby złapać najkrótszy punkt, tak? No. Krowy zadowolone, kiszonkę mają, tu mam słomy. Tu stoi paszowóz jeszcze z TMR-em. Takie są przycinki, bo to robi ten, to robi autodrive. Jak on oblicza ścieżki jakieś, nie? Czy coś, to robi autodrive, nie? Także sorry. Tu dużo nie mam, nie? Bo tylko tyle miałem z tego, nie? Z tych pól moich to miałem, a resztę jeszcze jest dopiero do zebrania mam, nie? Nawet kombajnu, nie, wiecie co, nawet nie mam jeszcze miki na gospie, dlatego te kombajn jest taki uwalony, nie? No i tutaj mam, tutaj pierwszy raz robiłem, nie? Tutaj jest też już chyba gotowy. No, czekajcie. Tak, tu jest kiszonka z lucerny mam właśnie, nie? No bo wiecie, ja muszę mieć dla krówek w cholerę wszystkiego, nie? No tamten jedzie, a to jest co ja mam. A tutaj mam, proszę ja was, trawa kondycjonowana, fermentacja, 32%. No, będę musiał często zebrać właśnie. No ale tutaj są moje pola właśnie, tutaj to. I tu były chwasty. Ale tu nie ma nic zasiany właśnie, bo muszę czekać, nie? No i on sobie tu wjedzie? A ja za nim. Ale weszła! Na całej. No i tak sobie myślałem, nie? Żeby kurde, żeby oni już do drugiego woziły, nie? Bo patrzcie, bo ten tu coś tam rady nie daje, tak jak tamten. Tamten jest starszy. Modelowo, ale tamten daje radę, a tatuś to nie wiem, czy ten 60 tak nie daje rady. Kurde, gdzieś tam na róg on jedzie, ale nie wiem, chyba wyjedzie. Dobra, to mniejsza z tym. Czy wyjedzie, czy nie. No i także taka robota to idzie, widzicie? No i ja ten rozjadę? Będzie git, nie? Patrzcie. A ty jedź już, kobieto, jedź. No i też sobie tą pojedzie tą stroną, nie? No i takie mam tu zmechanizowane, nie? Teraz już widzicie, wszystko działa. Już jeżdżą sami, elegancko. Tylko na początku trzeba ustawić, bo ja do gry weszłem dzisiaj, wiadomo. To wszystko trzeba od nowa przygotować, puścić, nie? Ale jak już wszystko jest ogarnięte, to ja tu tylko na nich czekam sobie po prostu, nie? O. Potem to ładnie wszystko tu uprzątnę, nie? To tylko tak wygląda, wiecie. Co się da, to tutaj do tego wrzucę jeszcze, tak żeby wyrównać ładnie, do tej belki. Nie? A resztę do tego drugiego tegesuję, ale nie będę tego drugiego przykrywał. Tylko zostawię go odkryty, bo następnym razem ja będę go uzupełniał, nie? O. Jest git malina i następny wjedzie, nie? Dobra, czekajcie, muszę zobaczymy. Kurde, dobrze, tyle maszyn mam.
No się będą teraz mijać chyba, mi się wydaje. No i patrzcie, i on tu przejechał dwa razy chyba, czy no dwa chyba, i zobaczcie jak paliwo schodzi, nie? Ale ja się tym nie martwię, bo autodrive sam tankuje je, nie? Ja tam nie muszę nic robić, nie? Oni po prostu zjeżdżają z kursu i skręcają do tej beczki tam, nie? Gdzie jest paliwo i sobie sami tankują, nie? Sami się tankują. Także ja tam nic nie muszę robić. No widzicie? Ten tu wjeżdża, ona wjeżdża, tamten wyjeżdża. I teraz znów się, żeby nie pozabijali, nie? Bo ten tu będzie wjeżdżał, a tamten będzie wyjeżdżał. Ty tam stój jeszcze, pajacu. Patrzcie. Widzicie? No ale ta ruszy. Ona ruszy za chwilę już na pole, nie? Wiedzie, to jest malina, dobra. No i teraz, bo oni tam mają wyjazd i tam jest wszystko właśnie do pola. Tam są wjazdy i wyjazdy, nie? Patrzcie. Ten tu nawraca, tak jak powinien. No i on już różnie szybki prowadź, nie? No i dlatego wziąłem te autosanki, sobie zrobiłem tak, żeby ładnie to robota szła. No i się okazało, że to była wina tych przyczep, nie? I długo z tym walczyłem, powiem wam. Zanim zajarzyłem, o co chodzi. Ale bo sam podjechałem, nie? I samemu elegancko szło, nie? A właśnie na autodrive nie chciała. Może to jest wina, może autodrive nie ma tych przyczep jako dodanych, czy no ja nie wiem o co chodzi, ale autodrive nie radził sobie z nimi, nie? Nie chciał przy... Ścieżkarnia nie chciała w ogóle rury wystawić do kiprowania, nie? Połączone z autodrive'em, mówię, nie? Bo samemu, jak podjechałem z tymi przyczepami, są przyczepą, to wystawiła rurę normalnie, nie? Ja nie mówię, że nie, tylko mówię, że w systemie Courseplay plus autodrive, nie? Te dwa modyfikacje są połączone, to te przyczepy nie funkcjonowały, nie? O to mi chodzi, nie? No a tamten jedzie, patrzcie. Widzicie? Tam daleko jedzie. No, bo szyszkarnia stoi tam na końcu. No i tak to jest. I oni tam byli... I to tu wszystko trwa tyle, te dojazdy, nie? Bo oni wolno jeżdżą. I to są te wszystkie dojazdy. No i jak miał, wiecie, inne ciągniki, wszystko, to inaczej by szło, nie? Ale ja chciałem właśnie, żeby to była akcja z tymi ciepkami małymi, nie? No, bo to one tu są, niech co robią, nie? Przecież one to przyczepę, to ma 8000 litrów pojemności, to co, nie uciągnie? I elegancko, i się kipruje ładnie się kipruje do tyłu. A tamte przyczepy, tak jak mówię, albo w prawą, na prawą stronę, albo na lewą. No i pierwszy raz, jak ja to robiłem, to jak na lewą stronę wykiprowałem, to mi wyszło za te mury, tu leżało to. Ta sieczka, niby są silosy poprawione, ale za blisko, jak podjechałem tutaj, to one tu się pojawiły, tak jak tutaj leży, nie? No, to już było niefajne, nie? Dobra, zamykaj te burty, pani. Jedź. Patrzcie, widzicie? Teraz on skręcił w tą stronę. Tak jak mówię, oni se wybierają ścieżki tak, jak oni chcą. Chyba, że oni się idzie tankować, czy to, no bo też tak może być, nie? Nie, pojechał dalej. Chciałem ustawić trzy ciągniki, ale bym musiał pożyczyć od sąsiada. Od maskotka. Ale wtedy bym musiał skakać między gospodarstwami a gospodarstwami. I mi się to nie uśmiecha. Więc stwierdziłem, że tylko będą jeździć dwa ciągniki. I sobie jakoś radę dam, nie? Czas sobie zatrzymam i to wszystko ładnie ogarnę, nie? No i też tak robię, nie? Dobra. Ja nie będę was zanudzał dalej. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to prosimy o łapkę w górę.
No i cóż, do następnego spotkania na Szpakowie. A tymczasem trzymajcie się, serdecznie was pozdrawiam, do następnego, cześć. I po robocie. Silos przykryty udało się zebrać ponad 674 tysiące litrów. Oh yes.